I oczywiście brawa wielkie. Brawa, mamy pierwszego zawodnika na najkrótszym dystansie, a jest to oczywiście Sebastian Pisowocki, reprezentujący debiut Wieleń. Czas 9 minut 37 sekund. Numer 88, Sebastian Pisowocki. I tuż za panem Sebastianem widzimy panie. Świetna kondycja, numer 92. 92. Krystek Agata z piłki. I tuż za nią numer 9. Lejman Karolina z Szamotu i następni zawodnicy numer 18, Gzyl Jakub z Szamotu i numer 120, podobnie jak wcześniej tata, Pisowocki Adam. Oczywiście przypominam, zaraz na linii mety mamy tutaj medale, jest woda, zdajemy do kartonik, do skrzynek, zdajemy kartki z chipami i oczywiście tutaj przy płocie jest stanowisko, proszę zwrócić uwagę, jest laptop, oczywiście podajemy tylko swój numer, klikamy enter i mamy paragon z wynikiem i z miejscem, można wydrukować i kolejny zawodnik, oczywiście Ernest Śliwiński, Wieleń. Na linii mety numer 113. I numer 99 na linii mety. Pryszczewski Marcin z Czarnkowa. Biegnie Wieleń, oczywiście jest pani numer 130, Izydor Joanna, czas 11 minut 25 sekund, a wcześniej oczywiście Pryszczewski Marcin, nie dokończyłem, Czarnkowa, ale warto wymienić chyba nazwę klubu, Team Wesołych Tetryków. Numer 132, Kowalski Grzegorz z Wielenia na linii mety. Przypomnę, są to zawodnicy biorący udział w biegu na dystansie 1963 metry w biegu krótszym. Przypomnę, nagradzamy brawami, oczywiście należy się dystans krótki, ale brawa się należą. Klejda Giś Anna Zdrawska i Giś Marek również Zdrawska. Witamy na linii mety. Oboje reprezentują klub biegacza Józefa Nojego Zdrawska. I na linii mety 149 Lisiński Leszek i Kowalska Patrycja. Pan Leszek z Wronek, a pani Patrycja z Czarnkowa przyjechali dzisiaj 3 marca do Wielenia, aby wystartować w biegu ku czci żołnierzy wyklętych. Przypomnę, w dzisiejszym we wszystkich trzech kategoriach wystartowało 155 zawodników. Zdajemy numery tutaj do skrzynek i idziemy wydrukować swój wynik. I na linii mety mamy kolejną zawodniczkę, Jankowską Amelię z Jędrzejewa i Lisińską Kalinę z Wronek. Dla każdego z zawodników oczywiście czeka medal na linii mety i Lisińska Laura, również Wronek, siostry, rozumiem? Tak? Gratulacje! Laura i Kalina z Wronek już na linii mety. Przypomnę, jeżeli chodzi o obsługę, tylko wduszamy swój numer startowy, aby wydrukować swój numer, klikamy Enter i za chwileczkę mamy paragon z wynikiem i zajętym miejscem w danej kategorii, czyli tylko numer startowy i Enter. I mamy pierwszą zawodniczkę z tego, co widzę, startującą w biegu, nie tyle w biegu, w marszu Nordic Walking, ten sam dystans 1963 metry. Oczywiście na panią z numerem 55 czekają na linii mety. Wielkie brawa od
miejscowych i jest to pani Grupińska Katarzyna z Lubasza. Nordic Walking Lubasz jako pierwsza zameldowała się na linii mety. I teraz tutaj mamy kilkoro zawodników. No nie najstarszych, na pewno młodziutkich. I są to Pałuszek Magdalena z Bielenia, Tuta Michał z Bielenia, Lala Magdalena z Krzyża Wielkopolskiego, Banat Magdalena z Czarnkowa, coś mi ten Czarnków przez usta tutaj nie przechodzi, chyba z Bielenia. Nie, nie, Czarnków. Czarnków, tak? Nie ma pomyłki, dobrze. I na linii mety jest także Pałuszek Małgorzata z Bielenia. Oczywiście ten sam dystans, 1963 metry, tutaj technika mieszana, są kiki, jest bieg. Gzyl Zbigniew z Szamotu i kolejni zawodnicy. Rutkowski Damian z Pęckowa i Kratyńska Liliana z Kalisza. I panowie chyba reprezentujący Fortunę Wieleń, Mumot Sławomir i Kotowski Zbigniew. I mamy kolejne zawodniczki i zawodników na linii mety. Siarnik Iwona z Bielenia, Tortuchłan również z Bielenia i Wicher Joanna z Lubasza reprezentująca Nordic Walking Team. Kamińska Sokół Marzena również z Lubasza, silna ekipa z Lubasza. Helak Aleksander z Czarnkowa i Bernard Grażyna z Lubasza, Lala Małgorzata, Krzyż Wielkopolski. I kolejni zawodnicy, przypomnę, na najkrótszym dystansie 1963 metry. Pisowocka Urszula, Wieleń, Dymek Arleta, Lubasz, Wieczorek Krzysztof Dębę i Izydor Filip i Michał z Czarnkowa. Przyjechali do Wielenia 3 marca, przypomnę, aby wystartować w biegu ku czci żołnierzy wyklętych. I młodzież kolejna na linii mety, Dębińska Marta, Michałek Arkadiusz i Dębińska Zuzanna. Numer 43, zawodniczka z Wielenia, Nowakowska Bernadetta. Idziemy teraz na proszę. Przypomnę, zdajemy numery i możemy iść wydrukować sobie swój wynik. Tutaj przy płocie, gdzie jest laptop, duszamy tylko swój numer startowy, potwierdzenie, enter i już mamy wydruk, paragon z wydrukiem dzisiejszego biegu. Dawaj, dawaj! I numer 115 na linii mety. Dominikowski Obst Kornel z Wielenia i Tuta Lidia reprezentująca organizatorów dzisiejszego biegu, czyli klub sportowy Debiut Wieleń. Wiem, że zawodniczki reprezentujące Nordic Walking Lubasz. Jest jedna również organizatorek, Pisowocka Barbara z Wielenia. Zawodniczki z Lubasza czują jeszcze niedosyt, krótki dystans i za chwileczkę ruszą dalej na trasę, ale już poza zawodami, poza konkurencją. Numery tutaj zdajemy na linii mety. I numer 107 na linii mety, Borek Radosław, reprezentujący Dom Pomocy Społecznej z Wielenia, a wcześniej Dziekoński Marek. Gratulacje dla tych zawodników, również reprezentujący Dom Pomocy Społecznej z Wielenia. Osipiuk Marian, również reprezentujący Dom Pomocy Społecznej z Wielenia. Dałeś radę. Wszystkich sztykuje.
140. No i pani mówiła, że wyniku nie było. Pan czy pani? Pani. Pani też jedna. No to niech do mnie przyjdzie. Co? Gdybym miał zasłonięty, bo była jedna laska, która miała zasłonięty. Ale to było. Jak już miała zasłonięty, to zobaczył. Ale nie to było. Tutaj jeszcze raz przypomnę, tylko numer wduszamy, potwierdzamy, enter i już jest paragon. Jak nie ma numeru, no to ja spisałem wszystkich jak chciało, nie miałem żadnego sygnału. Musiał mieć zasłonięty no, numer. Pan miał numer tu w kieszeni. No, to wtedy pewnie miał coś metalowego i go nie wczytało. Bo ani go nie ma tutaj na liście, ani nie ma go... Nie pochodzę też na numer, bo ludzie, bo wiem, że się wpłynięte to numer. To jest... Nie ma problem. No, a o tym mówię. No, ja właśnie o niego chodzi. A druga pani wiadomo jaka? Nie wiem. Miała tą koszulkę z biegu. A pod spodem widać było... I przypomnę, zawodnicy na trasie już przeszło 20 minut łącznie w dzisiejszym biegu. Wystartowało, jeszcze raz powtórzę, 155 zawodników. Debiut z Wielenia, organizatorem dzisiejszego biegu. Bieg podobny do wieleńskiego odbywa się dzisiaj. Wszystkie biegi ku czci żołnierzy wyklętych odbywają się dzisiaj w 365 miastach na terenie Polski i nie tylko. I nie tylko, te biegi odbywają się także poza granicami kraju. Biegi, jest to już 7. edycja tych biegów, po raz 7. organizowane są właśnie ku czci żołnierzy wyklętych. I we wszystkich tych miastach bieg odbywa się na dystansie 1963 metry, plus oczywiście dłuższe dystanse dla tych, którzy chcą pobiegać więcej. Przypomnę, te biegi odbywają się dzisiaj w 365 miastach. Mamy zawodniczkę z numerem 133, Przybyszewska Zuzanna Wieleń. Ostatni będą pierwszymi. Ukończyła ten bieg dzisiejszy wspólnie z mamą, rozumiem. I mam, proszę. Z siostrą. I z siostrą oczywiście. I mamy na linii mety już wszystkich uczestników biegu na krótszym dystansie 1960. Świetna kondycja, 10 km w nogach. Numer 109. Brawa oczywiście, numer 109. Brawo Damian, brawo! Kaletka Damian Trzcianki, MG Running Team. Kaletka Damian Trzcianka, zwycięzcą biegu Wilczym Tropem w Wieleniu. Numer 109, czas 36 minut 50 sekund. 36 minut 50 sekund i numer 117 na drugim miejscu. 117 Radka Tomasz, Łobrzenica, reprezentujący miejscowy LZS Łobrzenica. Radka Tomasz, czas 37 minut 17 sekund. I już ta dwójka zawodników z dużą przewagą. Chociaż widzimy już kolejnych zawodników. Chyba jednak nie. Przepraszam, mógłbyś się odsunąć? Dzięki. Który był? Prosimy o zejście z trasy, jeżeli ktoś nie bierze udziału w biegu, prosimy o zejście z trasy. Przypomnę, bieg główny 10
kilometrów. Pierwsze miejsce Kaletka Damian, Trzcianka, MG Running Team. Czas 36 minut 50 sekund. Drugie miejsce numer 117 Radka Tomasz, LZS Łobrzenica. 37 minut 17 sekund, dystans 10 km. Dwóch zawodników mamy już na linii mety. Przypomnę, że w biegu na dystansie 10 km wystartowało niespełna 100 zawodników. Zawodników i zawodniczek. I już widzimy kolejnego zawodnika, który ukończy najprawdopodobniej na trzecim miejscu dzisiejszy bieg na dystansie 10 000 metrów. Za chwileczkę poznamy numer i personalia zawodnika. Jeszcze jeden. Numer 166, 166, trzecie miejsce. A mówił, że chory. Żona Mejka zrobiła na bardzo zielony. Mam widać kukurę. Kom? Nie wiem. Nie czytało. Nie czytało, zaznaczcie numer. 166, trzeci, tak? I numer 121, Radka Artur z Wyżyska, LZS Jedność Łobrzenica. I piąte miejsce, numer 81, Kolebuk Marek z Trzcianki, MG Running Team. Kolebuk Marek z Trzcianki. I numer 169, kolejny zawodnik, szóste miejsce, oczywiście nieoficjalnie podaje, Nawojczyk Daniel z Krzyża Wielkopolskiego, klub biegacza Aktywni Krzyż Wielkopolski. Przypominam, zdajemy numery wraz z chipami i tutaj przy płocie możemy wydrukować swój wynik, wpisując tylko numer, potwierdzając przyciskiem Enter i mamy paragon z wynikiem. I numer 85 na linii mety, Kaleta Waldemar z Drezdenka. Czas 41 minut 13 sekund. Kaleta Waldemar z Drezdenka. Teraz będzie. I mamy kolejnego zawodnika na linii mety. Ósme miejsce, Grabicki Michał z Trzcianki, także MG Running Team. Pierwsza kobieta. I jak widzimy, zwyciężczyni w kategorii kobiet, oczywiście wielkie brawa, numer 36, proszę zobaczyć, pierwsza na linii mety Gap, na linii mety Gapska Rozalia z Pęckowa, biegacze Józefa Nojego. Gapska Rozalia zwyciężczynią w kategorii kobiet. 10 tysięcy metrów za nami. Pani Rozalia przybiegła, ukończyła bieg z czasem 41 minut i 59 sekund. Mamy już 9 zawodników na linii mety i numer 162 już słyszałem od dawna. Daniel, oczywiście. Wilk Daniel, Krzyż Wielkopolski, klub biegacza Aktywni Krzyż Wielkopolski. I tuż za panem Danielem jest pan Adam oczywiście. A mówił, że bez kondycji, mówił, że bez formy. A tu proszę, znakomite miejsce, numer 126. Musiał Adam Zdrawska, reprezentujący biegacza, klub biegacze Józefa Nojego. Adam Musiał z Zdrawska. Co by było, gdyby pan Adam naprawdę był w formie? I numer 95 na linii mety.
Andrzejczuk Piotr z Krzyża Wielkopolskiego, klub biegacza Aktywni Krzyż Wielkopolski. I mamy zawodnika z Wielenia, numer 61. 61 oczywiście, Banecki Piotr z Wielenia, reprezentujący Thule Team, numer 61, czas 43 minuty 36 sekund. Można wydrukować sobie od razu wynik tutaj przy płocie, tylko wklepujemy swój numer, numer startowy, potwierdzamy przyciskiem Enter i otrzymujemy paragon z wynikiem, z czasem i z miejscem oczywiście. Poprosimy zawodnika z numerem 166 tutaj do namiotu, do organizatorów. Zawodnik z numerem 166, zawodnik, który zajął trzecie miejsce. Numer 28 na linii mety, Niezborała Krystian z Wielenia, reprezentujący organizatorów, klub sportowy Debiut Wieleń. I numer 134, Bednarczyk Tomasz z Trzcianki, zameldował się na linii mety. A ja mam komunikat, prosimy zawodnika z numerem 166 o podejście tutaj do namiotu organizatorów. Pana Karola Helaka poprosimy o podejście do namiotu, do organizatorów. I 164, kolejny zawodnik, Michałowski Filip z Drezdenka i Madejczak Jarosław z Trzcianki, klub Time. I zawodnik z numerem 146, Koza Eugeniusz, Drawskiego Młyna, Aktywni Krzyż Wielkopolski. I kolejny zawodnik, Zyl Maciej z Szamotu, Aktywni Krzyż Wielkopolski. Szamotuły są w Wieleniu, numer 104, bardzo ładnie, Góra Krzysztof z Wronek i Grupiński Michał z Lubasza. Już. Dzięki wielkie. Muszę ja, się do wszystkich. Ja, jesteś ciekawe? No to już teraz. Uważaj, ja już rozwiniłem. Bardzo jest nowy czas, nie? Ja z Krzyszkiem, ja rozwiniłem, o co chodzi, i się z tym skutem. Jeszcze tak nie musimy zamieniać. I numer 112. Pikulik Jarosław Trzebonia, LZS Jedność Łobrzenica i Pieczyński Waldemar z Krzyża Wielkopolskiego. Druga kobieta biegnie. I numer 84, Plik Marcin z Wielenia, Wojsko Polskie. Pan Plik Marcin, Wojsko Polskie, Wieleń. I mamy kolejną kobietę, wielkie brawa na linii mety, numer 89, świetne tempo, świetny finisz. I jest to pani Sienkiewicz-Gadzikowska Paulina z Piły. Czas 46 minut 38 sekund. I numer 51. Kieruj Maciej, Roma Nowodolne. Jest aplauz, bieg ukończony, są kibice, czego chcieć więcej. Numer 73 na linii mety, Jurkiewicz Zbigniew Zmiałów. Pan Zbigniew Jurkiewicz Zmiałów. My numery zdajemy tutaj, wkładamy do tych skrzynek, które są przy tutaj, gdzie wody stoją. I przypomnę, możemy iść przy płocie, wydrukować sobie wynik, paragon z wynikiem, z czasem. Wpisujemy tylko swój numer, potwierdzamy przyciskiem Enter i mamy swój wynik z dzisiejszego biegu. I numer 161, zawodnik z Wielenia oczywiście, wielkie brawa, Szwajcer Radosław, reprezentujący uczniowski klub sportowy Płomień w Wieleniu. Szwajcer Radosław, UKS Płomień Wieleń. I numer 129, Polcyn Czesław z Jędrzejewa. 129, Polcyn Czesław z Jędrzejewa. Mam wpisane Jędrzejewo. Dobrze, Gajewo.
I numer 25 na linii mety. Szymanowicz Bartosz z Lubasza i kolejny zawodnik z Wielenia, numer 105, Mędyk Marek, reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarną z Wielenia. I numer 116, kolejny zawodnik z Wielenia, Mumot Krystian. I do linii mety zbliża się duża grupa zawodników, oczywiście okolicznościowe koszulki upamiętniające dzisiejszy bieg. I kolejny zawodnik z Wielenia, numer 70, już za chwileczkę na linii mety. Kornacki Piotr, reprezentujący klub sportowy Debiut Wieleń. I numer 123 na linii mety, pan Ratajczak Adam z Lubasza. I kolejna pani, numer 1 na linii mety, Glazer Anna Szarnkowa, reprezentująca klub biegacza gmina Czarnków, Mikuta Jacek, Szuta Marek, tuż za nimi ten sam klub z Połajewa, Starpki i Szarnkowa zawodnicy. Brawa, brawa, oczywiście numer 101, Bąbelczyk Artur z Czarnkowa. I tutaj mamy kibiców, jeszcze walka do samego końca, numer 118 i numer teraz nie widzę. Dymek Paweł z Drawska i Chmielewski Michał z Poznania. Witamy na linii mety, Chmielewski Michał z Poznania. Olbrzymi doping pani Kingi, warto było pewnie, buziak będzie, już jest, proszę bardzo. I numer 98, panie przodem oczywiście. Ronert Lidia z Drezdenka i niezborała Radosław również z Drezdenka. Wzięli Roman z piłki, biegacze Józefa Nojego i nie widzimy numeru. Nie ma numeru, ten kolega gratuluje. Dzięki za start. Nie, on nie ma numeru, on nie ma numeru. Nie ma numeru. Przypomnę, że w dzisiejszych biegach wilczym tropem tu pamięci żołnierzy wyklętych w Wieleniu wystartowało 155 zawodników w trzech kategoriach: 1963 metry biegacze, 1963 metry zawodnicy Nordic Walking i 10 tysięcy metrów bieg główny. Przypomnę, że takie biegi, takie jak dzisiejszy bieg w Wieleniu i mamy w świetnej kondycji zawodnika numer 24, Świątek Paweł ze Śmieszkowa i 23, Mąka Witold z Ścianki i kolejna pani na linii mety, oczywiście wielkie brawa, jest to Dymek Urszula z Pęckowa. Przypomnę, że takie biegi jak dzisiejszy bieg w Wieleniu odbywają się w 365 miastach na terenie naszego kraju i nie tylko, także poza granicami naszego kraju. Na linii mety numer 35, Gabska Ewa z Pęckowa. I już mamy na linii mety Baryczkowską Katarzynę z Szarnkowa, Nowakowskiego Kamila z Ścianki, Dworzyńskiego Sebastiana z Miałów i kolejna pani numer 143, Stocka Podłyska Żaneta z Ścianki. Gratulacje oczywiście dla wszystkich, którzy ukończyli dzisiejszy bieg. 69, Woźnicka Rafał Zdrawska i panowie wspólnie na linii mety Urbanowski Piotr i Marchlewski Tomasz, oboje z Czarnkowa, reprezentujący klub biegacza gminy Czarnków. O, chyba widzę czerwoną czapeczkę. Numer 64 jest za Andrzej z Pęckowa i Sara, dawaj Sara, słyszymy numer 2. Zawodniczka miejscowa Sara Stochaj, oczywiście reprezentująca klub sportowy Debiut z Wielenia. Paulina, 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 Paulina! Numer 67, Paulina, Paulina! Numer 39,
Dymek Paulina z Pęckowa 62. Tornacka Monika z Wielenia i numer 32. Ewelina Szymczak również z Wielenia. I numer 90. Grabowska Anna z Trzcianki. A ty miałeś pojęcia swojego? No, widzisz, jeden typ tylko przybiegał bez numeru, bo on jest poza kolejnym. Chciał mnie zapytać, że to jest numeru, ale startował. Nie na to, on nie miał to. Wspólnie trzymając się za rękę, pani oczywiście pierwsza. Dębski Marcin, Dukaczewska Edyta i Dukaczewski Sebastian. Wszyscy z Drezdenko, FSD Run Drezdenko. I mamy numer 34, kolejny zawodnik, Gabski Bogdan z Pęckowa. I na linii mety Szpak Filip z Trzcianki. Przypomnę, że Wieleński Bieg odbywa się w Wieleniu po raz drugi, natomiast w całym kraju te biegi, jest to siódma edycja i na linii mety mamy zawodnika 89, Grabowski Przemysław Trzcianki. Bardzo przepraszam, źle wpisane. Jest to siódma edycja tych biegów w naszym kraju. 31, świetna kondycja, uśmiech na twarzy. Banaszewska Katarzyna Kaczory. Witamy na linii mety. I zawodnik z numerem 170, Szymański Sebastian z Trzcianki, z Arkan Team Trzcianka. I mamy kolejną zawodniczkę na linii mety. Świetna kondycja, numer 102, Gałka Kamila z Trzcianki i Kaletka Dariusz, również z Trzcianka. I za kolejny zawodnik, Niewski Tomek, również z Drezdenka, reprezentujący FSD Run Drezdenko. Numer 14, kolejna zawodniczka na linii mety. Helak Małgorzata i Kryszak Bartłomiej z Wielenia, a Helak Małgorzata ze Średnicy. Witamy na linii mety, gratulujemy. Bartek. Przypomnę, na trasie mamy jeszcze 21 osób. Teraz masz dużo czasu, to możesz teraz... I witamy serdecznie z sal... I na linii mety numer 136, Bartosz Lala z Krzyża Wielkopolskiego. Uściski na linii mety. I zawodniczka z numerem 37 na linii mety. Gdzie jest Kevin? Gratulacje. Mogę się ciebie. Powtórka jest. No przecież szósty.
Jakie tu mamy pomysł? Mamy jeszcze I na linii mety mamy zawodniczkę z numerem 150. Brawa, brawa, brawa. Uśmiech na twarzy. Gratulacje. Ukończyło bieg 8, jak do tej pory ukończyło 84 zawodników. Bieg na dystansie 10 tysięcy. I oczywiście znana sylwetka wszystkim sympatykom biegania w Wieleniu na linii mety. Oczywiście Chudziński Romuald Wieleń, reprezentujący klub sportowy Debiut Wieleń. Nietuzinkowa postać, człowiek o rozlicznych talentach. I na linii mety witamy Osowską Marzenę z Trzcianki. Osowska Marzena z Trzcianki. Hej, wodę proszę. Krótkie, no. Hej, niech mały. Przypomnę, mamy na trasie jeszcze 12 osób. 12 osób mamy jeszcze na trasie biegu. Żurawie nad nami. Teraz się pamięć skończy. Także kolejna postać znana wszystkim sympatykom biegów. No, będę wyłączał teraz, nie? Te dwie dziewczęta z tyłu to tak dla towarzystwa, oczywiście harcerki nasze. A z numerem 119. Numer 119, pan Józef Wrona, reprezentujący klub Dzieci Wojny. No, póki nagrywa, to nie spisuje, nie? No. Coś do zjedzenia jest, nie chcę do zjedzenia, ja stałem. I kolejny zawodnik na linii mety, numer 49. Garstka Paweł, zawodnik z Romanowa Dolnego, reprezentujący klub biegacza gminy Czarnków. Zawodniczka, oczywiście wielkie brawa, numer 45 i zawodnik numer 151. Witamy na linii mety panią Rosie Sandy z Krzyża Rosie Sandy z Krzyża Wielkopolskiego, Jarnut Jolantę z Drezdenka.
Jarnut, Jolanta z Dresdenka i pan Rozit Sandis z Krzyża Wielkopolskiego. I numer 160 i 159. Witamy na linii mety. Wspólnie, razem, za rękę, brawa oczywiście. Pani Państwo Pietrzykiewicz z Dresdenka, pani Małgorzata i pan Jarosław Pietrzykiewicz z Dresdenka. Nagroda Buziak, uścisk, medal na piersi. Gratulujemy i prosimy o wydruk swojego wyniku tutaj przy, po mojej lewej stronie. No nie wyprzedzaj, bądź dżentelmen! I numer 144 na linii mety. Numer 144. Kaseja Kevin z Wielenia i witamy panią numer 74 Sorgowicka Celina z Krzyża Wielkopolskiego. Sorgowicka Celina z Krzyża Wielkopolskiego. Mama już na linii mety, córka szczęśliwa wyruszyła na spotkanie. Na trasie mamy jeszcze trzech zawodników na trasie. Ale ten, nie wiem, nie za sobą. Dzień dobry, panie dyrektorze. Cześć. Jak się umawialiśmy. No właśnie. Ile się stało? Ja mówię, nie, tam razem na pewno. A tu jest 2 metry. 3, 4. Trzy mi się z tego. A biegną 4. Rozmnożyli się na trasie. Można tak być. Ważny jest udział. Ja tam mówię, nie walczy, jest zwycięstwo. I oczywiście wielkie brawa tutaj panie dobiegają do linii mety. Dobiegają do linii mety. Mam tutaj informację od organizatorów, że cały debiut Wieleń, cała ekipa debiutu wieleńskiego. Brawo! Brawo. Pani Dominikowska Obst, pani Stocha Violetta i pani Ryżek Katarzyna, debiut Wieleń na linii mety i tym samym już mamy wszystkich zawodników.